Z nami jest kapitan Miedziowych Bartosz Kopacz. Bartek, od 4 spotkań jesteśmy niepokonani. Do tego dochodzi również liczba ponad 350 minut bez straty gola. Jako obrońcy taka seria cieszy cię chyba szczególnie. No tak, to zawsze cieszy, gdy nie przegrywamy meczów. No a jeśli uda się jeszcze przy tym zachować czyste konto, to na pewno to jest taka wartość dodana dla zespołu i chcemy to kontynuować. Powiedz, a jak układa ci się współpraca na środku defensywy z nowym obrońcą Johnem Chancellorem? No myślę, że to widać, że współpraca układa się dobrze, bo dwa mecze zagraliśmy razem, w dwóch meczach nie straciliśmy bramki. Tego czasu może nie było za dużo, żeby się zgrać, ale myślę, że John przyszedł i z miejsca też zaczął po prostu wiedzieć o co chodzi w naszej grze i nie było z tym większego problemu. Przed nami mecz z Wartą Poznań, czyli naszym sąsiadem w tabeli, który również walczy o pozostanie w PKO BP Ekstraklasie. Co możesz powiedzieć o tym zespole? Myślę, że trochę zmienił się ten zespół w stosunku do poprzedniej rundy. To już nie jest ta sama Warta. No mogę powiedzieć, że na pewno czeka nas ciężka przeprawa, że te transfery, które zrobili w przerwie między rundami, na pewno też dodały jakości do ich zespołu. No i musimy być przygotowani na ciężki bój i być w pełni skoncentrowani. Mecz z Wartą, podobnie jak ostatni z Termaliką, można nazwać przysłowiowym meczem o 6 punktów z racji na pozycję w tabeli i ciężar gatunkowy, jakim jest sam taki mecz. Czy zgadzasz się z tą opinią? No tak, tych meczów jeszcze trochę zostało do końca, ale to jest takie spotkanie z sąsiadem z tabeli, więc na pewno jest to ważny mecz. Też jesteśmy tego świadomi i myślę, że jesteśmy też gotowi, żeby zmierzyć się z Wartą. Podobnie jak było w poprzedniej kolejce z Termaliką. No, ten mecz też był dla nas bardzo ważny i pokazaliśmy, że potrafimy unieść ten ciężar takiego spotkania mentalnie, więc myślę, że nasze głowy na to najbliższe spotkanie będą gotowe.